Dzień dobry, witam! Witam, witam! Nie o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz, a ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Kanał Odmładzanie na Surowo założyliśmy z Agnieszką 5 lat temu, po to, aby podzielić się z tobą naszą wiedzą, którą zdobywaliśmy w swojej drodze do zdrowia. Jesteśmy autorami 4 książek: Surowe zdrowie, Na surowo 100 przepisów, Wierszykowo na surowo, Moje 90 dni, jak również twórcą, pomysłodawcą, twórcą projektów takich jak Surowe zdrowie, Surowe życie, Witariada, Selerowe wyzwanie, Wielki Post, Moje 90 dni, W czasach próby i wiele, wiele, wiele innych. Dzisiaj pragnę powrócić do tematu, dlaczego boli. Dzisiaj środa, dlatego temat, dlaczego boli. I najczęściej zadawane pytanie o ból. Jak poradzić sobie z bólem w krzyżu? Jak poradzić sobie bólem w dolnej części pleców? Bóle pleców w zasadzie mogą pochodzić z tak wielu źródeł, że trudno naprawdę jest określić, który jest dopisany do twojego bólu. Natomiast bardzo łatwo można sobie w 2 minuty poradzić praktycznie z każdym z nich. Dlaczego bolą nas plecy? Przede wszystkim przez niewłaściwą postawę. Jeśli siedzisz przez cały dzień, to podłóż poduszkę pod pupę albo z tyłu, albo pod pupę po to, żeby wyginać plecy, aby na dole wyginały się one w kształcie literki C, można by było powiedzieć tak naprawdę. Patrząc z boku na kręgosłup, nasz kręgosłup powinien być w kształcie literki S. Nie mylić ze skoliozą, którą jak patrzymy z tyłu na plecy, to wygięty jest kręgosłup w kształcie literki S. To jest wygięcie, które jest dla nas naturalne. Takie wygięcie naturalne uda się nam zachować, jeśli na przykład mamy odpowiednią wagę, czyli nie mamy wiszącego bebzuna z przodu, bo jeśli wisi bebzun, to ciągnie ten kręgosłup się prostuje po to, żeby zrekompensować ten jakby zwis z przodu i niestety zaczyna nas boleć. Bardzo często też kręgosłup boli nas w momencie, kiedy, wybaczcie, bardzo często kręgosłup boli nas też w momencie, kiedy mamy jakieś kłopoty z menstruacją, czyli na przykład mamy podwyższony estrogen. Niektóre dziewczyny przechodzą ciężko okresy i wtedy bolą też plecy. Kiedy plecy jeszcze mogą boleć? Kiedy mamy na przykład stresujące życie i w naszym życiu jest za dużo kortyzolu. Nadnercza pompują, pompują, pompują i bolą nas plecy. Kiedy jeszcze? Kiedy na przykład mamy problemy z nerkami, bo wtedy mamy oddziaływanie jakby na plecy, odbicie lustrzane naszych pleców. I a propos odbicia lustrzanego, teraz pokażę ci w dwie minutki, jak pozbyć się tego bólu z pleców. Zainspirował mnie do tego filmu Ryszard, który zawsze wpisuje pod naszymi filmami. Jeśli Ryszard się pojawi dzisiaj, to też napisz, Ryszard, ten swój cudowny komentarz. 3 lata temu był razem z nami na Witariadzie. Przeprowadziłem akupresurę, którą dzisiaj wam pokażę i od 3 lat nie bolą go plecy. Jeśli jesteś taką osobą, która chronicznie, notorycznie ma problem z bólem pleców, to ten filmik właśnie jest dla ciebie. A jeśli nie dla ciebie, to podziel się koniecznie tym live'em z innymi, niech inni też korzystają i niech pomagają sobie w ten bardzo prosty sposób. Pierwsza rzecz, którą pragnę ci pokazać, to jest prosta akupresura. I do tego właśnie, dlatego właśnie spotkaliśmy się tutaj w mojej sypialni, żeby ci pokazać, jak tą akupresurę możesz zrobić sobie w domu. Mamy ten problem, który jest związany z problemem brzucha. Czyli mamy problem brzucha, który odbija nam się na plecach. Pokażę ci teraz schemat, pokażę ci coś, co działa naprawdę szybko. Jeśli dla ciebie to zadziała, to napisz koniecznie w komentarzu, żeby inni mogli też się zainspirować. Czyli ja sobie się tutaj położę na łóżku. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jeszcze troszeczkę obniżę kamerę. Ok, dobra. I teraz tak, jeśli bolą mnie plecy, to moim zadaniem nie jest zajmować się plecami, a zająć się moim brzuchem. Ma zająć się moim brzuchem. W przypadku kobiet bardzo częstą przyczyną będzie problem, który zaczyna się od pępka w dół. I teraz jeśli bolą cię plecy w dolnej części pleców, tak jak powiedziałem, to w pierwszej kolejności połóż się na plecach i znajdź punkt na brzuchu pod pępkiem, który w tym momencie może być napięty. Znajdujesz ten punkt i przytrzymujesz go do 2 minut. Jeśli znajdziesz ten punkt, to będziesz czuć, że to jest ból, który wymaga twojego masażu. I to jest punkt najczęściej pomiędzy pępkiem a pęcherzem. Drugi problem, który możesz rozwiązywać w dolnej części brzucha, to są problemy związane z nadnerczami. Z nerkami, tak jak powiedziałem, i wtedy akupresurę robisz po prawej stronie pępka lub po lewej stronie pępka i przytrzymujesz również przez 2 minuty. Przetestuj to w tym momencie. Najlepiej, żeby to było odbicie lustrzane twoich pleców. W tym miejscu, gdzie znajdziesz ból, tam przytrzymujesz przez 2 minuty.
Także w ten sposób robimy sobie akupresurę i w ten sposób najczęściej pomagam Wam właśnie wydostać się z problemu bólów pleców na naszych spotkaniach. A teraz pokażę Ci takie proste rozciąganie, którego jeszcze wcześniej nie pokazywałem. To będzie proste rozciąganie, do którego potrzebujesz, narożnik w kąt, nie wiem, w pokoju, tak? Narożnik w pokoju. Możesz sobie tam położyć poduszkę, czy coś w tym rodzaju. I to jest bardziej dla osób, które mają problemy z rwą kulszową na przykład, albo powtarzający się problem tak zwanych korzonków, bóle korzonków, tak? Jeśli masz taki problem, to teraz pokażę Ci, jak to rozciągnąć. Jest to związane z nerwem kulszowym, który wychodzi z kręgosłupa i przechodzi przez całą naszą nogę. Jest grubości kciuka i przechodzi tam przez różne mięśnie i tak dalej. Może być czasami troszeczkę gdzieś tam rozciągnięty za bardzo, albo gdzieś tam się wkręcić nam w mięsień, albo jak pupa nam przytyła, to gdzieś tam ten nerw jest naciągnięty. Teraz pokażę Ci, jak go rozciągnąć. Usiądź sobie w kącie, jedną nogę, załóżmy lewą, postaw sobie w ten sposób, prawą załóż, noga za nogę, jeśli dasz radę oczywiście, ale mam nadzieję, że tak, i przyciągaj swoje ciało do tej nogi. Możesz lekko nachylać się do swojej stopy, a najlepiej przechyl się całkowicie w lewą stronę. Czyli mam teraz na lewej nodze, jestem oparty, przechylam się w lewą stronę. Przechylam się w lewą stronę i naciągam sobie w ten sposób ten nerw kulszowy. Tak? Rozciągam go sobie w ten sposób. Możesz to samo zrobić z drugą nogą. Stawiasz stopę na ziemi, zakładasz noga za nogę i znowu nachylasz się do swojej nogi, do swojego kolana. Możesz przyciągać swoją stopę do siebie, a jednocześnie przechylać się na przykład w prawo i rozciągać w ten sposób swój nerw kulszowy. Jeśli nie dasz rady tego robić, albo dodatkowo chcesz jeszcze rozciągnąć, to wtedy odchodzisz troszeczkę od narożnika ściany i kładziesz ręce z tyłu za sobą. Kładziesz ręce z tyłu za sobą i rozciągasz plecy do tyłu. Rozciągasz plecy do tyłu, tak jakbyś chciał je wyciągnąć ze swoich pośladków. Tak jakbyś chciał odciągnąć kręgosłup ze swoich pośladków. Także to jest takie proste ćwiczenie rozciągające. Naprawdę działa. Przetestujcie to i napiszcie nam, kochani, jak to dla Was zadziałało. Przede wszystkim akupresura, która działa od razu i w 2 minuty możesz się pozbyć bólu pleców, znajdując na brzuchu swój problem, a drugie to jest rozciąganie i mam nadzieję, że pomoże Ci to. Po co łazić po lekarzach, po co łazić i brać sobie zastrzyki jakieś tam na swoje bóle i tak dalej, jak można znaleźć naturalne sposoby i w ten sposób sobie pomagać. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeśli tak, to puść mi paluszek, puść mi serduszko i koniecznie podziel się tym live'em z innymi. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!